Kilka minut przed wydaniem ostatniego tchnienia skinął głową na siostrę Tobiana, aby przybliżyła się i wyraźnym gestem dał do zrozumienia, że ma dość igieł wkuwanych w żyły i rurek służących przedłużaniu jego agonii. Od razu wypełniono jego życzenie. Potem spojrzenie papieża padło na okno. Z placu świętego Piotra dochodził szmer głosów. To tłumy modliły się za niego, nadaremnie licząc na cud. Zrozumiał, że nie jest sam. Zrozumiał, że pod papieskim pałacem cały świat, nawet jeśli reprezentowany tylko przez kilka tysięcy świadków, pragnie być obecny podczas jego ostatniej podróży. Są historie, które warto opowiedzieć, ponieważ mówią o ludziach, którzy odmieniają nasze życie. Rozświetlają naszą egzystencję i nadają jej zupełnie nowy sens. Obawy były, ponieważ no, jednak spektakl jest w języku włoskim i jest to ponad 2-godzinny musical, opera musical, więc obawy oczywiście, a już nie mówiąc o tym, że jest to światowa premiera, więc wszystko się może zdarzyć. Ekipa ćwiczyła do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, natomiast no, nie mogło być innego dnia na tą światową premierę, jak 2 kwietnia, właśnie 9. rocznica śmierci Jana Pawła II. I cieszę się, że stało się to właśnie w Krakowie. Dla Włochów, wielu Włochów, no Jan Paweł II był Włochem. No dobrze, był z Polski, ale generalnie był Włochem. Tak, bardzo dużo osób w ten sposób go określa i oni go traktują po prostu jako swojego. To jest też 27 lat pontyfikatu. Właściwie no, nie znali innego papieża, tak? Przez wiele lat był tylko Jan Paweł II, choć oczywiście czasy się zmieniły, już mamy kolejnego, ale Jan Paweł II jednak pozostaje w sercach Włochów. Dello Spirito Santo. Amen. Z tego, co słyszę do tej pory, co słyszałem, jest to naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Bardzo podoba się muzyka, bardzo podobają się sceny taneczne i całość tego pomysłu okazuje się, że zaskakuje. Jest to co prawda w języku włoskim, ale naprawdę słyszę bardzo pozytywne opinie. To jest reżyser, który zwykle widowiska telewizyjne, zwykle widowiska muzyczne i ten odbiór jest inny, prawda? On nie ma tak dużej styczności z publicznością, jak w tym momencie, prawda? A tak naprawdę myślę, że denerwuje się tym, że jest to w Krakowie. I ocena tej krakowskiej publiczności, historii, która dzieje się w dużej części w Krakowie, no jest dla niego bardzo ważna. Ma non è solo una grande emozione, è anche una grandissima responsabilità ed è per questo che ci si sente così tesi. Io sarei felicissimo di poter vedere una versione polacca con attori polacchi che cantano in polacco, sarebbe meraviglioso. Cioè, e con un po' di presunzione e anche un po' di pensieri alla grande, mi piacerebbe che non solo in Polonia, ma anche in altri paesi questo show possa avere un seguito.
Myślę, że tak, że jest to, że więcej osób w tym momencie jest przekonanych do tego musicalu. Niektórzy mówią, no ciekawe jak to będzie brzmiało po polsku, bo po włosku brzmi wspaniale, tak jak inne opery, Traviata, Toska, wszystko zawsze w języku włoskim. Ale myślę też, że język polski doda temu musicalowi pewnego rysu, przybliży go nam jeszcze bardziej niż w tym języku włoskim. Ale to dopiero za jakiś czas. Mhm.